Czyli coś mniej więcej powiedzieć jeszcze fajne, później o tym. Trochę tutaj, trochę do ciebie, no. Tak, 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 no. Dobra, dobra, okej. Okay. Siemanko, z tej strony Dedis. Dzisiaj jesteśmy w studio Rap News i oceniamy wersy. Widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej. Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensei i rzucam tym. A kto jak kauczuk, czysta technika, żadnego fałszu, niuanse. Sensacyjne seanse, w bezsensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze, równowagi korekta. Unoszę się ponad tym na specjalnych efektach. Wydaje mi się, że to jest Rahim. Czy mówię prawdę? No to jest czwóreczka. Cztery i pół. No czwóreczkę dam na grubo, no. To jest fokus? Taka pomyłka? Przepraszam, ale paktofonika, no. Paktofonika mi się skojarzyła. No to jest dobry tekścik. Wiesz co, po tym tekście od razu skojarzyłem, że to jest właśnie coś od naszych chłopaków tutaj. No ale kurczę, że dałem gafę z tym Rahimem, to... Przepraszam. Nie graj ze mną dziwko, nie jestem jak Xbox. Mam duże plany, ty masz duże cipsko. Przygłupie dzieciaki nie dbają o przyszłość. Weź zostaw te ławki i zostaw ten TikTok. Jak dziwny jest ten świat, duszą i sercem już na zawsze gang. Światło nade mną mówi, że w to gram. Dostałem duszę i zmieniłem w piach. Unikaj potworów, wirusów i kłamstw. Tekścik oceniam na trójeczkę i wydaje mi się, że to jest BDS, czy się mylę? Kukę. Kto? Kukę. 215. Ziomek z ekipy BDS. Aha, no właśnie coś mi się z gangiem kojarzyło, wiesz? Już na zawsze gang, nie? I tak. No trójeczka. O, właśnie go kurczę już kojarzę. Dzisiaj każdy dobry raper daje multiemu te fity. Kiedyś multi przez raperów byłby tylko kurwa bity. Hada, obudź się i powiedz, co jest kurwa tu nie tak. Skoro Tymek jest raperem, czy ja jeszcze robię rap? Nie mam zapisane w genach, żeby robić tę muzykę. Może nie skoczę jak magik, ale za nią oddam życie. Znowu ziomal do mnie mówi, Daddy, zrób coś pod publikę. Jak masz dawać takie rady, wolę żyć tu na kredycie. Dla mnie to jest szczera prawda, ale daję sobie czwóreczkę. Ja żygam jak słyszę ich kłamstwa. Już przestań pierdolić, że życie to nie bajka. Strażnicy hip-hopu, a mydlą ci oczy. Nie jestem dzieciakiem, gdzie jest prawda. Fałszywi krzyczą tu najgłośniej. Już nieraz słyszałem historię, że banan. Jebany pajacu, no jaki banan. Cyfry moje, jakbym mieszkał w Stanach. Zdecydowanie to jest jakiś new schoolowy raper. Wydaje mi się, że... Dobra, strzelam. Czy to jest Żabson? Tekst oceniam na... Ciężki temat. No dobrze, dajmy tą trójkę z plusem czwóreczkę nawet, no. Bo to Young jest Multi. Young Multi? Okej. Nie wszystkie numery od Young Multiego muszą mi się podobać. No ale niektóre na przykład będą słuchalne i tyle, no. Ej, mam dwie ręce, dwie nogi, chuj i dwa jaja. Do tego wszystkiego mózg, którym cię rozbrajam. Pierdolę fajans, dla mnie fajne artefakty. Jak z tobą gadam, to chcę słyszeć twarde fakty. Rap gra nie herbata, żebym miał ją słodzić. Niech ją lepiej cenzuruje swoim dzieciom każdy rodzic. Proszę tu nie wchodzić, psy mają drzwi zamknięte. Kiedy na osiedlu ziomki mają chill ze skrętem. To jest bardziej taka uliczna może nawika. No ale fajnie też troszeczkę zabawy było, także... Ten tekstik oceniam na czwóreczkę. I nie... R-O-J-W-B. Zajebiście, pozdrówki Ero. Podduszanie klapsy i moja galanteria. Pluję na maczugę, potem duszę i połykam. Dupa, tusta, och Maria. Dios mio, chcesz polizać? Apartament tak wysoko jak Jezus ze Świebodzina. Ja mistrzyni jazdy konnej, oto jockey. Grube kino i krążek tak jak hokej. Jakaś dziwka znów ma ochotę na hotel. Głupia szmata, to ja ściskam go za szyję tak jak hoker. Tak jak Joker, kurwa, hoker. Dałbym trójeczkę i strzelam. Czy to jest Dziarma? Nie. A kto? Oliwka Brazil z nowego singla ze Smolastym. Okej. Okay. Czym twoim zdaniem się charakteryzuje dobry tekst? Może nie czym się charakteryzuje dobry tekst, ale po prostu kawałek musi mi się spodobać, no. Musi być słuchalny. Czy tam nawijasz o kurwach, dziwkach, czy o prawach ulicy, to mi się musi to wpaść w ucho, no. Musisz być prawdziwy w tym, co robisz i to po prostu ma być szczere. No ale jak nie jest szczere, no to na pewno, kurczę, po pierwszym, drugim albo trzecim kawałku na pewno słuchacz to wyczai. Także nie mam na to prostej odpowiedzi, ale no po prostu mi się to musi jako raperowi, jako słuchaczowi
jako fanowi spodobać. A jaki lubisz tekst? Na pewno takie dosadne, niezakłamane. Ja wolę naprawdę wyłożyć kawę na ławę, także jeśli mam nawijać o ksywkach, to nawijam o ksywkach. Jeśli mam nawijać utwór do kogoś, jeśli mam mieć problem do tej osoby, no to chcę wyłożyć właśnie tak jak mówię, kawę na ławę i powiedzieć prosto z mostu, bo jeśli kurczę słuchacz ma się później domyślać, do kogo ja nawijam, no to jest bez sensu. Po lewej kolej zdjął busolę, to Rolex, kapnął taboret, zamknęli go w kole, po kolei dostał parole po czole. Matole, po cholerę, chcesz być idolem, to nie przedszkole. Kolej na olej w głowie i wyłapał bejsbolem. Zrobił to w willi, popili, byli niemili, pobili go. Po chwili zwątpili, bo chyba zabili. Zwłoki ukryli, czyli utopili. Ponoć jak żyli, tak żyją, po to by kłamać, ponoć prawo jest, by je łamać, a braga, żeby rozpierdalać. Typowo bragowy tekst. Troszeczkę czasownikowy. No, dałbym dwójeczkę, no. To jest? Powiesz mi? Nullo. Nullo? Co ci wymiar? Kurczę, no kawał historii. Pozdrawiam i przepraszam za ocenę, no ale okej. Okay. Zraziło ci to? Popili, zabili, łowili? No, troszeczkę. Chociaż to też jest, no dobra, no to jest bragowy tekst, tak jak nawinął właśnie tam w tym tekście na końcu, nie? Ale też się często spotykałem właśnie z takim, nie można powiedzieć hejtem, że dużo czasownikowo właśnie jadę, nie? I może dlatego dałem taką ocenę. Patrzałem na dupy i waliłem dings. Rozpierdalałem kluby i waliłem dings. Z ławki nie ruszałem dupy i waliłem dings. Zamiast kupić liter wody i do ciebie przyjść, skarbie, tak bardzo chciałbym z tobą być. Jednakże wolę z mafią żołądkową pić. Może kiedyś rzucę dings i zostaniesz tylko ty. He, ni chuja. Ciężki temat dla Dedisa. Wolę dings, zamiast kupić liter wody i do ciebie przyjść. Zdecydowanie to szczere. I czasami tak bywa. Tekścik oceniam na trójeczkę. Koldi. Pozdro Koldi. Powiedz mi, powiedz, co siedzi w sercu. Często się zwierzasz podczas koncertów. Nie umoralniam, mówią ci w oczy, bo sam mnie pytasz, o radę prosisz. O radę prosisz, teraz coś powiem, największy problem to żyje w tobie. Największy problem spoczywał we mnie, jak trzeba biec, to kurwa biegnę. Powiedz mi, powiedz, co siedzi w sercu. Na pewno to jest jakiś raper, który kieruje to do jakiegoś słuchacza, bo pytasz się o jakieś rady na koncercie. Tak to rozumuję jakoś, chyba że się mylę. Tu bym pierdzielną dwójeczkę. Epi z dymka NF. Oj, przepraszam cię, byku. Patrzę na typa, nie oceniam fashion. Myślę, czy to nie kabanos z komendy. Znowu mam wkręty, wszędzie chodzą tamte pety. Ale idę dalej, bo priorytety są. Wszystko albo nic, Dom Perignon. Jak tamci jakieś afery chcą, to będą mieli afery z zoo. Tu jest zdecydowanie czwóreczka. Czy to jest Frosty? A jak? A jak, pozdro Frosty. 100 dni w Palermo, Carlo Alberto na tropie. Yo gangsta o fermo, właśnie w pierdol spuszczam tobie. Bo przez takich jak ty, kurwi, szacunek do rapu spada. Kurwa, kto to kupi, skoro forma ci opada? Para olimpiada, pierdoleni uczestnicy. Myślą, że ktoś im uwierzy w opowieści o ulicy. To jak łapać autostopa na zamkniętej obwodnicy. Spróbujcie wypłynąć na ocenam bez kotwicy. Co? Jungang z tego fermą, właśnie w pierdol spuszczam tobie, że tak jak ty, kurwi, szacunek do rapu spada. Kurwa, kto to kupi, skoro forma ci opada. Kurde, nie wiem, ale tekstik jest dobry, no. Troszeczkę pociskuję z kurczę na takich. No ja bym tu dał czwórkę z plusem, no. Intruzik. Szacunek, mordzia. Naprawdę. Jest dobrze, no. Chuj mnie obchodzi, czy mnie lubisz. Wchodzę w tę wersję jak Teletubbiś. Słoneczko, powiedz, czy jeszcze mnie lubisz. Czy rano zaświecisz, gdy znów się obudzę. I wchodzę po linie, widzę te świnie. Przy korycie minie, to wszystko przeminie. Jak efekt w dominie, jestem skurwysynem, co wszystko wybije. Wszystko wybije, jak czambą będzie jebało tą prawdą. Ui, daj mi się skupić trochę. Chuj mnie obchodzi, czy mnie lubisz. Wchodzę w tę wersję jak Teletubbiś. Dobra, daję tutaj czwóreczkę. Ciekawe to jest, co on tu nawija. Chuj mi Teletubbiś, słoneczko. Wszystko ma swoje, kurde, ręce i nogi, także... No cztery. Kto? Tymek jest raperem, to czy ty to jest też? Tymek? Skoro Tymek jest raperem, czy ja też? No to jest akurat właśnie tak, jak powiedziałem. No nie wszystkie kawałki muszą mi się podobać, ale niektóre mogą być po prostu dobre.